O ile serialowa rodzina zastępcza to kopalnia zabawnych sytuacji i doskonałe komediowe kreacje aktorskie, o tyle realia prawdziwych rodzin zastępczych i trafiających do nich dzieci to sprawa niezwykle poważna. Pozyskiwanie osób i rodzin mających sprawować pieczę zastępczą nad dziećmi, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, to jedno z zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2017 roku suwalski MOPR musiał zorganizować tego rodzaju pieczę nad 35 dzieci, a w rodzinach zastępczych już przebywało blisko 200 dzieciaków. W bieżącym roku ich liczba może być większa. Do końca sierpnia pod skrzydła MOPR-u trafiła już kolejna 30. Od 19 września Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach rozpoczyna szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. To jest bardzo ważne. Dlatego też apelujemy, zachęcamy mieszkańców Suwałk do udziału w szkoleniu, podejmowaniu tak ważnej funkcji, jaką jest opieka i wychowanie dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Według merytorycznych pracowników MOPR-u chętnych do sprawowania opieki zastępczej jest niewielu. Najczęściej są to osoby rodzinnie związane z dzieckiem, które wymaga opieki dorosłych. Jednak nie zawsze sprawowanie pieczy przez krewnych jest możliwe. Wówczas szuka się opiekunów niespokrewnionych, a chętnych jest bardzo mało. Najbardziej właśnie boję się tej odpowiedzialności i ogromu problemów, jakie dzieci ze sobą prezentują. Jest bardzo dużo opóźnień rozwojowych, bardzo dużo problemów nawarstwia się, tak? Takiej odpowiedzialności, to jest bardzo ciężka praca, odpowiedzialna, wymagająca wiele cierpliwości i zaangażowania. Rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie bądź osoby niepozostające w związku małżeńskim. Takie osoby muszą dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej. Nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska nie może być ograniczona ani zawieszona. Jeżeli takie osoby posiadają obowiązek alimentacyjny, muszą wywiązywać się z tego obowiązku alimentacyjnego. Muszą przebywać na terenie Polski. Też powinni posiadać zaświadczenie lekarskie, z którego wynikałoby, że są zdolne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej pod względem zdrowotnym. Powinni też uzyskać pozytywną opinię psychologa dotyczącą ich predyspozycji, motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kandydaci do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej zobowiązani są też do odbycia szkolenia. Nikt nie ma wątpliwości, że piecza zastępcza jest o wiele bardziej efektywna wychowawczo niż ośrodki opiekuńcze, ale jest też ogromnym wyzwaniem dla opiekunów. Dzieci i młodzież trafiające pod ich dach zazwyczaj są po trudnych przejściach, traumach, z problemami zdrowotnymi, psychologicznymi. MOPR, realizując zadania z zakresu organizacji pieczy zastępczej, poza szkoleniami zabezpiecza też środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, wspiera rodziny zastępcze między innymi kilkusetzłotowym dodatkiem wychowawczym, pokrywa koszty utrzymania mieszkań na zasadzie proporcjonalności, ale też wypłaca zawodowym rodzinom zastępczym wynagrodzenie, które wynosi około 2000 brutto. Rodziny nie zostają też same z problemami. Do ich dyspozycji są specjaliści z zakresu prawa, pedagogiki czy psychologii. Opiekuje się nimi koordynator pieczy, zapewnia się im szkolenia, zajęcia socjoterapeutyczne. Osoby zainteresowane sprawowaniem pieczy zastępczej mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Najbliższe szkolenie zaczyna się 19 września. Jednak jak nas zapewnił Leszek Lewoc, jeśli ktoś zgłosi się z opóźnieniem, możliwe jest szkolenie indywidualne. Wszelkie informacje na ten temat dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.